Zapytam wprost. Małgorzata, Więcek, Cebula. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapytam wprost. Dzisiejszym gościem jest starosta bocheński Adam Korta. Dzień dobry, Panie Starosto. Dzień dobry, Pani Redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie Starosto, spotykamy się, by porozmawiać o kończącej się kadencji powiatu bocheńskiego. Czy to był dobry czas dla powiatu, dobra kadencja? Panie redaktor, myślę, że to był bardzo dobry czas. Nie dla powiatu, dla mieszkańców Bochni i powiatu bocheńskiego. Nie ukrywam, że obejmując mandat starosty bocheńskiego w 2018 roku, nie miałem świadomości, że pozyskamy tak olbrzymie i tak ogromne środki dla powiatu bocheńskiego, bo to jest prawie 208 milionów złotych. Imponująca kwota. Myślę, że żadna gmina powiatu bocheńskiego takich środków nie pozyskała jak właśnie powiat bocheński. Ale to są tylko środki zewnętrzne. Natomiast jak do tego dołożymy jeszcze środki nasze powiatowe, to łącznie by się to zamknęło kwotą około 300 milionów złotych przez te 5,5 roku. No dobrze, Panie Starosto, to w takim razie powiedzmy o tych największych inwestycjach. Może zacznijmy od służby zdrowia. Co w tej materii? Na początku tej kadencji postawiłem sobie za główny cel, że chcemy dość znaczne środki przeznaczyć na służbę zdrowia, na naszą powiatową placówkę, jakim jest szpital powiatowy. Tam przeznaczyliśmy blisko około 108 milionów złotych, więc z tej głównej puli, o której przed chwilą powiedziałem, to są też bardzo znaczące środki. Ale taką historyczną, myślę, że wpisującą się w pamięć mieszkańców powiatu bocheńskiego będzie inwestycja, czyli budowa zakładu opiekuńczo-leczniczego wraz z hospicjum. Historyczna i bardzo potrzebna. Tak, ale też najkosztowniejsza, bo sięgająca prawie 22 miliony złotych. I przez wiele, wiele lat o tym mówiono, rozmawiano, a tak naprawdę my w ciągu tych 5 lat zrealizowaliśmy całą inwestycję. I to jest główny element. Ale proszę pamiętać, że przecież zmodernizowaliśmy, rozbudowaliśmy SOR. Stworzyliśmy Centrum Diagnostyki Obrazowej, Centrum Ratownictwa Medycznego, Centrum Poradni Specjalistycznych, ale najważniejsze w końcu w Bocheńszczyźnie, w bocheńskim szpitalu mamy rezonans magnetyczny. Że nie muszą... Czyli nie trzeba jechać do Brzeska, czy do Tarnowa, Krakowa, do Krakowa, czy nawet Nowego Sącza. Tylko można to wszystko załatwić wszystko... na miejscu. Nie wiem, dziwię się, dlaczego tak proste, banalne zadanie. Udało nam się to chyba bodajże w przeciągu najbliższych 2 lat czy 3 lat po rozpoczęciu kadencji. Więc ten rezonans już u nas trochę funkcjonuje i wiem, że takie poczucie jest mieszkańców, że bardzo dobrze, że to urządzenie jest, no bo ono jest jednym z ważniejszych urządzeń, jeżeli chodzi o diagnostykę obrazową. A jak w tych 5 latach wypadła porodówka? Coś tam się zmieniło na oddziale ginekologicznym? Porodówka jest naszą wizytówką. Tutaj też chcę przypomnieć, że pod oddział noworodkowy nadaliśmy imieniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Najważniejszym elementem związanym z porodówką, z oddziałem ginekologicznym położniczym jest to, że panie, które co jakiś czas wypełniają ankiety przez organizację pozarządową, która takie ankiety przeprowadza, bardzo wysoko cenią personel, cenią tą usługę medyczną, która jest realizowana w bocheńskim szpitalu i zajmujemy w większości albo pierwsze miejsce, albo w pierwszej trójce czołowe miejsce, jeżeli chodzi właśnie o bocheński szpital. No i to też potwierdza fakt, bo jak popatrzymy na nasz sąsiedni powiat, jakim jest powiat proszowicki, to z tego, co ostatnio usłyszałem, to tak, tam starosta i dyrektor szpitala podjął decyzję o likwidacji oddziału ginekologiczno-położniczego, bo tych porodów raptem chyba jest tam 200 w ciągu roku, a u nas jest tych 1600-1800. Więc i cały czas ta liczba wzrasta. No niestety są nieraz takie dni, takie tygodnie, że nie możemy przyjąć do bocheńskiego szpitala, bo nie mamy łóżek, jeżeli chodzi o oddział ginekologiczno-położniczy. Panie starosta, a co zmieniło się na drogach w tej kadencji? Ja myślę, że ta kadencja to jest przeskok, używając słów, parafrazując, lata świetlne, dlatego że wydaliśmy na drogi 130, bodajże chyba 2 albo 8 milionów złotych. To są olbrzymie środki. Ale nie ukrywam, że niestety infrastruktura drogowa, powiatowa to jest taka studnia bez dna, dlatego że jakiekolwiek byśmy środki przeznaczyli, to i tak tych środków nadal będzie brakowało. Obecny zarząd, ta kadencja, najwięcej czasu poświęciliśmy na rzecz drogi Bochnia-Uście Solne. Weszły tam już kąparki, weszedł sprzęt budowlany, gdzie zaczynamy od
zjazdu z autostrady w kierunku Słonki, Gałowa modernizować tą drogę. Również końcem marca składamy kolejny wniosek na dofinansowanie przebudowy tej drogi, ale też chcę przypomnieć, że na początku kadencji od strony Bogucic w kierunku Majkowic zrealizowaliśmy bodajże 1,5 albo 2 kilometry drogi gdzieś za około 9 milionów złotych. Bardzo wiele zadań drogowych zostało zrealizowanych po to, żeby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Bochni, powiatu bochańskiego. Wracając jeszcze chwilę do tej drogi Bochnia-Oście-Solne, trochę jestem rozgoryczony tym, że przez ostatnie tutaj 5 lat była taka jedna osoba, która nam ciągle podkładała nogi po to, żebyśmy nie otrzymali środki na tą drogę. Gdyby pewnie nie ta osoba, to pewnie ta droga już dawno byłaby zrealizowana i mieszkańcy spokojnie po tej drodze mogliby bezpiecznie. Ale to jest mieszkańców? Nie. To tak bym powiedział, jeden z polityków ogólnopolskich, który jakoś chyba nie lubi mieszkańców powiatu bochańskiego. Jak zapytam o oświatę, to co pan powie? Tam też przeznaczyliśmy dość znaczne środki, bo ponad 20 milionów złotych. Dwa najważniejsze projekty, które myślę, że mogę się tutaj dzisiaj pani i państwu pochwalić. To przede wszystkim przychodząc do powiatu bochańskiego zastałem kwestię drugiego liceum ogólnokształcącego, gdzie już mówiono o tym, że będzie trzeba tą szkołę likwidować. Wygasić, likwidować raptem chyba w 2018 170 uczniów. Dzisiaj teraz się okazuje, że 620. Właśnie. Stworzyliśmy wachlarz oferty edukacyjnej, tworząc klasę mundurową, tworząc klasę ratownictwa medycznego, społeczno-psychologiczną. I to spowodowało, że nagle młodzież, rodzice dzieci wychodzących z 8 klas zainteresowali się tą szkołą i dzisiaj nikt nie mówi o likwidacji tej szkoły czy wygaszeniu. Ona funkcjonuje, wręcz pani dyrektor ma problem, bo brakuje miejsc na to, żeby te zajęcia prowadzić. Druga kwestia to zastałem otóż taką sytuację, mając specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, że dzieci z niepełnosprawnością umysłową, dzieci z zespołem Downa, zajęcia odbywały w 3 różnych budynkach. Przy ulicy Kazimierza Wielkiego i na ulicy Stasiaka. Największy problem to był w okresie zimy, jak rodzice, dzieci, gdzie trzeba było się nauczyciele. A to są dzieci nie tylko z dysfunkcjami intelektualnymi, ale też z dysfunkcjami ruchowymi. Podjąłem decyzję, że cały budynek przy ulicy Kazimierza Wielkiego naprzeciwko ZUS-u przeznaczyliśmy na budynek specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Dokonaliśmy zamiany. Bursa z tego budynku przeszła na ulicę Stasiaka i dzisiaj mogę powiedzieć, że wszyscy są z tego zadowoleni. I uczniowie, rodzice, nauczyciele specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, ale również i podopieczni Bursy pana dyrektora Ptaka. Nie ukrywam, że to tu pan dyrektor Ptak mnie zainspirował do tego, żeby dokonać tego typu zamiany i wykorzystaliśmy ten dla nas Polaków, ale też mieszkańców powiatu bochańskiego, ten trudny okres, jakim była pandemia koronawirusa, gdzie szkoły były zamknięte i wtedy dokonaliśmy tej reorganizacji, zmiany. I na koniec w tym ośrodku szkolno-wychowawczym jeszcze pozyskaliśmy dość znaczne środki unijne i dokonaliśmy pełnej termomodernizacji tego budynku. Cieszę się, dlatego że, no, powiedzmy sobie szczerze, te dzieci, które tam uczęszczają, potrzebują naszego wsparcia. Panie starosto, powiat bocheński to także wydarzenia duże, przyciągające osoby z zewnątrz, wydarzenia promocyjne. I w tej kadencji też ich kilka zorganizowaliście państwo. No, pani redaktor, jakbym zaczął wymieniać, to pewnie brakłoby nam dzisiaj czasu. Ale tak bo nie sięga... kilka, tylko kilkadziesiąt? Myślę, że tak, ale tak sięgając w pamięć, to myślę, że wymienię 3. Myślę, że sztandarowa wizytówka powiatu bocheńskiego to jest weekend z zabytkami powiatu. Wasz autorski projekt. Tak, który realizowany jest już wcześniej niż ta kadencja, bodajże chyba 15-16 lat. Ostatnia edycja, poza tymi wszystkimi modułami, które zawsze organizujemy, była bardzo wyjątkowa i wielokrotnie jak spotykam młodzież Bochni powiatu bochańskiego na swojej drodze samorządowej, to mówią, panie starosto, jest. Dobrze, że pan zorganizował na bocheńskim rynku potańcówkę. Myślę, że w kolejnej edycji pewnie będziemy musieli też tą potańcówkę powtórzyć. Ale to jest przedsięwzięcie, które też, jak popatrzymy w liczbach, to po ostatniej edycji to około 13-14 tysięcy
osób odwiedziło i skorzystało z tej oferty, którą mieliśmy, nie tylko mieszkańców powiatu bońskiego, ale również okolicznych powiatów i okolicznych województw. I myślę, że to jest taka sztandarowa, podstawowa wizytówka naszego powiatu i to jedno z ważniejszych wydarzeń. Rozpoczęliśmy też w kadencji, gdzie wielokrotnie podkreślałem i naciskałem, że dla mnie osobiście ważna jest też ekologia. Wielokrotnie na Bocheńskim Rynku organizujemy pikniki edukacyjne, gdzie rozdajemy drzewka, organizujemy różne zajęcia dla przedszkolaków, młodzieży szkolnej, podstawowej, ale też organizujemy zajęcia dla młodzieży ze szkół średnich i też seniorów, gdzie przychodzą z domu Senior Wigor czy z domu pomocy społecznej. Trzecie wydarzenie jest przeznaczone przede wszystkim przedsiębiorcom, pracodawcom. Mamy najniższe bezrobocie w skali województwa małopolskiego, bo jesteśmy drugim powiatem po Krakowie i przedsiębiorcy borykają się z brakiem osób do pracy. I w rozmowach z przedsiębiorcami proszono mnie o zorganizowanie takiego forum. Już drugi raz organizujemy to forum i ono ma bardzo duże zainteresowanie. Moim głównym celem też było to, żeby zaprosić wybitne postacie świata ekonomii. I tak też się udało. Nie ma tam żadnej polityki, w sensie polityki ogólnokrajowej. I przedsiębiorcy są z tego zadowoleni i wiem, że po tym ostatnim spotkaniu, które było organizowane w Zespole Szkół nr 1, byli bardzo podbudowani, że mogli się wspólnie razem spotkać i wymienić poglądami, doświadczeniami, tymi pozytywnymi, tymi negatywnymi i już się pojawiły pomysły na kolejny rok. Wydarzeń, panie starosto, faktycznie sporo, inwestycji, zadań zrealizowanych także. Jeśli się okaże, że wyborcy zaufają wam po raz kolejny i po raz kolejną kadencję będziecie kierować powiatem, to jakie zadania chcielibyście zrealizować w tej kolejnej kadencji? Pani redaktor, też mam kilka pomysłów. Nie ukrywam, że trochę mam takie poczucie, że jeden ze sztandarowych też moich pomysłów na tą kadencję nie udało się zrealizować, ale rozpoczęliśmy. Chciałem również, żeby stary budynek po pogotowiu ratunkowym odzyskał dawny blask. Tu nie ukrywam, trochę mam takie rozgorzenie do ówczesnego ministra kultury, ponieważ na samym początku kadencji wystąpiłem z wnioskiem o to, żeby ten budynek przeznaczyć na szkołę muzyczną drugiego stopnia. Prawie chyba 3-4 lata czekałem na odpowiedź. Nie doczekałem się tej odpowiedzi, w związku z tym stwierdziłem, że nie będę czekał dłużej, a mając sygnał od pana dyrektora szpitala, że mamy problemy ze zdrowiem psychicznym i dzieci, młodzieży, ale też osób dorosłych, uznaliśmy wspólnie, że stare pogotowie przeznaczymy na Centrum Zdrowia Psychicznego. Zlecono opracowanie, dokumentację koncepcyjną z programem funkcjonalno-użytkowym. Dzisiaj jesteśmy na etapie dokumentacji projektowo-budowlanej. Cieszy fakt, że w końcu trafiają do Polski środki z Krajowego Programu Odbudowy, więc mam nadzieję, że w tym roku kalendarzowym nie, ale mam nadzieję, że w następnym roku kalendarzowym będzie można w końcu uruchomić proces modernizacji, przebudowy tego budynku, żeby z jednej strony realizować te potrzeby mieszkańców w zakresie zdrowia psychicznego, ale żeby ten budynek odzyskał ten swój wspaniały, piękny, dawny blask. To jest jedno z elementów, ale przecież centrum rehabilitacyjno-sportowe chcemy zlokalizować nowe miejsce dla poradni psychologiczno-pedagogicznej. Bardzo duży nacisk w tej kadencji kładłem i też trochę mam takie poczucie, że nie udało się wewnętrznie zmodernizować starostwa powiatowego, żeby dostosować w pełni budynek dla osób niepełnosprawnych, ale mamy gotowy projekt z windą, więc mam nadzieję, że w następnej kadencji to zadanie na pewno będzie zrealizowane. Ale mówiąc o osobach niepełnosprawnych, będziemy chcieli w nowej kadencji uruchomić tak zwane Centrum Aktywności Zawodowej. Sporo osób z niepełnosprawnością ruchową, ale też intelektualną, uzyskując wiek dorosłości, zamknięta jest w domu i spędza ten czas w czterech ścianach. Chciałbym wzorem innych powiatów, żeby właśnie na Bocheńszczyźnie takie Centrum Aktywności Zawodowej powstało właśnie dla osób z niepełnosprawnościami. Dobrze, i na koniec, panie starosto, krótko. Jaką ocenę wystawiłby pan sobie zarządowi powiatu za te 5,5 roku? Ja myślę, że pozostawię tą ocenę naszym mieszkańcom. Za niedługo mamy wybory samorządowe. Myślę, że oni, podejmując decyzję, ocenią, czy te 5,5 roku
w powiecie bocheńskim, ten zarząd, ta rada powiatu pod moim przywództwem zrealizowała oczekiwania mieszkańców czy nie. I przy kolejnym wywiadzie wtedy się z panią podzielę, czy ta moja ocena jest spójna z tym, co zdecydują wyborcy. Trzymam za słowo. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był starosta bocheński Adam Korta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.